Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z takim tematem, który tak naprawdę dotyczy praktycznie każdej osoby, która kiedykolwiek była w związku i w tym związku odczuwała dosyć silne emocje, która kochała i ten związek się w jakiś sposób rozpadł i która w tej chwili przebywa w takim, mogłabym powiedzieć, takiej przestrzeni, w takim czasie, kiedy jest sama. I chcę Wam opowiedzieć o pewnym procesie, który możecie zastosować dla siebie, a który jest bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ta samotność mocno nam doskwiera. I czasem jest tak, że ludzie wchodzą w relacje, nazwałabym to trudnymi relacjami, chociaż wiele osób mówi o relacjach toksycznych. Wchodzą w te relacje z konkretnych powodów. Za każdym razem inna osoba, która staje na naszej drodze, staje na tej drodze z jakiegoś powodu, staje na tej drodze, żeby nam coś pokazać. My często skupieni jesteśmy tak bardzo na sobie, że nie jesteśmy w stanie niczego więcej zobaczyć. Dlaczego jesteśmy skupieni na sobie? W dużej mierze ze względu na niezaspokojone potrzeby, które w sobie mamy, i te potrzeby są na tyle silne, że to, czego pragniemy i czego oczekujemy od drugiej strony, to to, aby nasycić się, aby ona nam dała to, czego nam brakuje, aby dała nam poczucie bezpieczeństwa, aby dała nam poczucie, że jesteśmy kochani, że jesteśmy wartościowymi osobami. I z takim, powiedziałabym, wyciągniętym serduszkiem idziemy do tych osób, poszukując kogoś, kto od nas weźmie to serce i napełni, a potem odda nam i my będziemy wtedy się czuć dobrze. I to jest taki pierwsza pułapka, w którą wiele osób wpada, poszukujących na zewnątrz w otoczeniu tego, co tak naprawdę jest w nich. I kiedy wchodzimy w trudną relację, kiedy dwie osoby wchodzą ze sobą w trudną relację, skupione są mocno na sobie, bo to nie jest tak, że tylko jedna strona jest skupiona, a ta druga jest oświecona i w ogóle ma wszystko przerobione i wie, o co chodzi, więc tą osobę w jakiś sposób poprowadzi. Nie. Najczęściej jesteśmy w stanie wejść w relację tylko i wyłącznie z drugą osobą, która z nami zarezonuje, czyli będzie dokładnie nadawała na tych samych falach. I powiedziałabym, że w pewien stopniu stajemy się takimi dwoma puzzlami, które dopasowują się do siebie i nawzajem w sobie poruszają te aspekty, które są bolesne, które są nieuzdrowione, które mają pokazać nam, co jest jeszcze do przerobienia, co jest do zmiany w nas. Ale przez to, że jesteśmy zamknięci i skupieni tylko na sobie i na tym, czego my potrzebujemy, to często przez emocje, które czujemy, trudno jest nam zauważyć to, co druga osoba nam pokazuje. Widzimy, że ktoś nas rani, widzimy, że ktoś nas krzywdzi, widzimy, że nas źle traktuje, ale rzadko zdarza się, żebyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego tak jest i co ta druga strona chce nam pokazać. Gdy tymczasem drugi człowiek staje na naszej drodze właśnie po to, aby być naszym lustrem, po to, aby nam pokazać i powiedzieć: halo, zobacz, dotyka Ciebie to, bo coś w Tobie jest nieuzdrowione, dotyka Ciebie to, bo gdzieś czujesz się niewystarczająco dobry, czujesz się niewystarczająco wartościowym człowiekiem, bo masz jakiś kompleks i chcesz ukryć ten kompleks, chcesz go zapełnić, chcesz go schować, dlatego ja Ci pokażę, że to nie tędy droga i Ty to musisz zobaczyć. I moment, w którym zaczynamy to zauważać, jest momentem ogromnej transformacji. Ogromnej. Kiedy zaczynamy zaglądać do swojego wnętrza zamiast na zewnątrz. Kiedy zaczynamy pytać siebie zamiast szukać winnych naokoło. Kiedy wychodzimy z tak zwanej roli ofiary. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy taki związek się kończy? Najczęściej pozostaje ogromna pustka, ale następuje coś jeszcze. Jeżeli jesteśmy osobami, które zaczynają dopiero swoją podróż, a nawet takimi, które już ze sobą pracują jakiś czas, albo być może masz coacha albo mentora, który Cię prowadzi na sesjach. Jakkolwiek po rozstaniu, oprócz takiej pustki, w tej pustce powstaje tak zwany głód emocjonalny. I ten głód emocjonalny jest bardzo podobny do tego, którego doświadczają ludzie uzależnieni od różnego rodzaju środków odurzających, alkoholu, narkotyków, papierosów, czegokolwiek. Ponieważ emocje są swoistym narkotykiem dla naszego ciała. Nasze ciało zaczyna się przyzwyczajać do tego, jak się czuje. I zaskakujące jest to, ale nawet jeżeli są to negatywne emocje, to nasze ciało również się do tego przyzwyczai. Przyzwyczai się też do huśtawki nastrojów, którą mamy w relacji. I moment, w którym relacja zostaje przerwana, to tak jakbyście przestali brać to, od czego jesteście uzależnieni. Przez pewien czas nasze ciało zaczyna w dosyć specyficzny sposób się zachowywać, a potem zaczynamy doświadczać głodu. Ogromnego głodu i pragnienia. I co się dzieje? Kobieta rozstaje się z mężczyzną albo mężczyzna rozstaje się z kobietą i nagle zaczyna nam brakować tej drugiej osoby. Tak, było źle, ale zaczynamy sobie przypominać też te fajniejsze chwile. I coraz bardziej zaczynamy się nakręcać. W pewnym momencie już trzymamy w ręku telefon i wykonujemy telefon albo piszemy SMS-a do tej drugiej osoby, jakiegoś malutkiego, niewielkiego, jakieś słówko rzucamy w przestrzeń. Jeśli ta osoba odpowie, to my znowu i zaczyna się wywiązać konwersacja. I celem tego oczywiście jest to, aby ta osoba w jakiś sposób nasyciła nas, aby troszeczkę dała to, czego nam brakuje. I jeżeli jesteś osobą, która właśnie rozstała się albo rozstała się jakiś czas temu i masz takie momenty, kiedy zaczynasz się czuć gorzej, kiedy brakuje Ci tej drugiej osoby, nawet mimo, że było źle, ale Ty wciąż czujesz taki niedosyt, czujesz samotność, przygnębienie, smutek. Jeżeli jesteś w takiej właśnie sytuacji, to mam dla Ciebie pewne zadanie, które być może Tobie pomoże i wesprze Cię w tym procesie. Tak jak powiedziałam na samym początku. Każda z osób, która wchodzi w taką trudną relację, jest osobą, która ma w sobie wiele rzeczy i przestrzeni, powiedziałabym takich niepełnych, wiele potrzeb niezaspokojonych. Pierwszym sygnałem, kiedy o kimś myślimy, kiedy za kimś tęsknimy, jest to, że czegoś nam brakuje. I jeżeli świadomie zdecydowałeś lub zdecydowałaś się wyjść z tego trudnego związku, bo on wyniszczał Cię, powodował, że się bardzo źle czułaś i świadomie podjęłaś taką decyzję i nie chcesz w ten związek wchodzić z różnych względów. I kiedy dopada Cię taki stan smutku, depresji albo takiego poczucia, że tęsknisz za tą osobą, choć wydaje Ci się i czujesz racjonalnie, że to nie jest dobry pomysł, żeby znowu w to wchodzić, ponieważ było tam za dużo bólu, za dużo ran, to nie znaczy, że musisz wchodzić, żeby pewne rzeczy zmienić. Ale to znaczy, że potrzebujesz usiąść ze sobą i zadać sobie kilka pytań, aby dać sobie to, czego tak naprawdę chcesz, aby dała Ci ta druga osoba. To, co tak naprawdę decydujesz na drugą osobę i oczekujesz, że druga strona Tobie to da. I moment, w którym to uzyskasz, będzie momentem ogromnej transformacji w Twoim życiu. Przestaniesz być ofiarą. Napełnisz siebie, napełnisz tą cząstkę Ciebie, której czegoś brakuje. I w jaki sposób to zrobić? Moment, w którym tęsknisz za tą osobą, z którą się rozstałeś. Zamknij oczy. Usiądź, weź kilka głębokich wdechów przez nos i wsłuchaj się tu w przestrzeń serca. I to jest bardzo ważne, abyś oddychał, oddychała tutaj w tą przestrzeń. Kilka głębokich oddechów i spróbuj skupić się na oddechu, który wpływa. Potem weź kartkę papieru, albo notes, albo zeszyt i napisz, czego Ci brakuje teraz, co czujesz, czego Ci brakuje. Za czym tęsknisz. Wypisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy, a następnie zadaj sobie pytanie, czego jeszcze? I pozwól sobie rozpisać to, ile się da. To, co będziesz robić, dlaczego to jest ważne, żebyście pisali. Moment, w którym zaczynasz pisać, uaktywniasz swoją półkulę mózgową, która jest odpowiedzialna za kreatywność, ale która też jest połączona z podświadomością. Więc przelewasz na papier wszystko to, czego nie jesteś w stanie, do czego nie jesteś w stanie dotrzeć, kiedy zachowasz to tylko w myślach. Nasze myśli są poukładane warstwami. Jeżeli pierwszej warstwy nie zdejmiesz, nie zobaczysz coś pod kolejnymi. Zaskoczy Cię efekt tego ćwiczenia, kiedy zaczniesz pisać, ponieważ im głębiej będziesz schodzić, tym większe perełki wypłyną na wierzch. Kiedy skończysz pisać i poczujesz, że to już jest wszystko, co masz do powiedzenia. Weź znowu kilka głębokich oddechów. Pozwól sobie na poczucie tych emocji, które masz. Czy to będzie smutek, tęsknota, czy żal, czy gniew, cokolwiek by to było. Nabierz głębokiego powietrza i w pewnym momencie puść je. Tak jakby się spuszcza powietrze z balonika i pozwól, żeby one odpłynęły. I zrób tak kilka razy, aż poczujesz, że to z Ciebie zupełnie zeszło. Tyle razy, ile będzie potrzeba. I jako ostatni krok tego zadania zadaj sobie pytanie, co potrzebujesz zrobić teraz, żeby poczuć się dobrze? Co potrzebujesz zrobić teraz, żeby poczuć się bezpiecznie? Co potrzebujesz zrobić teraz, żeby poczuć się kochanym, kochaną, zaopiekowanym, zaopiekowaną i napisz to. Jeżeli tutaj, z tej strony to nie zadziała, zadaj sobie pytanie, co możesz sobie dać, żeby poczuć się teraz dobrze? Co możesz zrobić dla siebie? Zapisz to pytanie, a potem napisz odpowiedź. I jeżeli będzie Ci szło opornie, zadziałaj, ja to tak nazywam, mechanizmem na pych, tak jak się samochód uruchamia w bardzo mroźną zimę, na pych, tak tutaj Ty to zrób tym mechanizmem, czyli zacznij pisać z umysłu. Cokolwiek by tam Ci przychodziło, zmuś się do zaczęcia pisania pierwszego zdania, pierwszego słowa, a potem pozwól, żeby to popłynęło i w pewnym momencie to zaklika. Kiedy przyjdzie do Ciebie odpowiedź, zrób to, co przyszło. I daj sobie to. To jest niesamowicie mocny proces uzdrawiania siebie i pracy z tu i teraz. Nie musisz wchodzić w żadną przestrzeń, przeszłość. Nie musisz niczego robić w związku z przeszłością. Wystarczy, że dasz to sobie. I pamiętaj, moment, w którym to się stanie i nasycisz się, będziesz mógł spojrzeć w inny sposób na tą relację. Jeżeli znowu za jakiś czas coś się będzie takiego działo, gdzie poczujesz znowu jakąś pustkę, usiądź i zrób jeszcze raz to ćwiczenie. Co to da? Co Ci to da tak naprawdę? Przede wszystkim przestaniesz szukać na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kolejna relacja, w którą wejdziesz, nie będzie powtórzeniem tej, której nie przerobiłeś. I trzecia, bardzo szybko poczujesz się dobrze ze sobą, bo to jest, co jest najtrudniejsze po rozstaniu. To ogromna tęsknota i samotność za drugą osobą i poczucie, nawet jeżeli było nam źle z tą osobą, to poczucie, że nikt inny lepszy się nie pojawi w naszym życiu. Ale to jest jakby inna bajka i inne wierzenie. Jeżeli ten live, jeżeli to nagranie zainspirowało Cię i poczułaś, że to jest coś, gdzie chciałbyś popracować głębiej, to zapraszam Cię na warsztat, który przygotowałam. Ruszamy 19 stycznia, czyli już za 3 dni. Bardzo mocny, transformujący warsztat o pracy, głębokiej wewnętrznej pracy ze sobą, w przestrzeni emocji, w przestrzeni przekonań, tego co wierzysz, tego w co nie wierzysz, w każdym aspekcie Twojego życia, w relacji do Twojej przeszłości, czyli w jaki sposób puścić przeszłość bez wchodzenia w nią, uwolnić się od niej i zacząć budować swoje życie w zupełnie nowy sposób, pracując tylko i wyłącznie tu i teraz, w oparciu o to, co się dzieje w Twoim życiu obecnie, pracując tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie. Przez 7 dni będę Ciebie prowadziła w tej transformacji. Będę Ci pokazywała, w jaki sposób radzić sobie z emocjami, które się pojawiają w Twoim życiu. Co te emocje oznaczają, w jaki sposób je odczytywać, w jaki sposób je uwalniać ze swojej przestrzeni, ze swojego ciała, w jaki sposób też wybierać inne emocje, jak zmieniać swoje zachowania, takie, które są, wypływają automatycznie z pewnych reakcji wyuczonych, czyli kiedy jestem zła, kiedy jestem zdenerwowana i nagle po prostu dopada mnie furia, to tam nie ma miejsca tak naprawdę na to, żebyśmy my w jakiś sposób logiczny działali. Dopiero kiedy te emocje opadają, jesteśmy w stanie jakąś refleksję w swoje życie wprowadzić i zastanowić się, wow, co tu się stało, co ja tutaj zrobiłam. I żałujemy, mamy poczucie winy, mamy poczucie wstydu, że wybuchliśmy albo coś takiego, albo jeszcze coś gorszego się zadziało. Jeżeli tak się dzieje, to ten warsztat jest dla Ciebie. Jeżeli odczuwasz silne emocje, jeżeli co chwilę wracają do Ciebie różnego rodzaju bardzo ciężkie, trudne wspomnienia z przeszłości, jeśli co chwilę wspominasz, jak to było kiedyś, w relacji nawet do tego, że kiedyś to było lepiej, a teraz jest do niczego. Jeżeli czujesz, że w Twoim życiu coś Cię blokuje i nie możesz przeskoczyć wyżej, nie możesz w żaden sposób pójść dalej, to ten warsztat będzie dla Ciebie i pokaże Ci, jak to wszystko zmienić. Będziemy bardzo intensywnie pracować, bo przez 7 dni będziemy widzieć się live, będziesz otrzymywać ode mnie ćwiczenia i zadania, ale także będziemy robić treningi, będziemy robić medytacje. Wszystko to, co pozwoli Ci na puszczenie i nauczenie się radzenia z tym, co do Ciebie będzie przychodziło, bo moim celem, moją intencją jest tak naprawdę nie to, abyśmy przez 7 dni pospotykali się, a potem zostawiam Cię samemu sobie, tylko moim celem jest to, aby Ci nauczyć, pokazać, w jaki sposób możesz sobie radzić ze zwykłymi nawet sytuacjami, które dzieją się w Twoim życiu i zacząć wybierać inaczej, ponieważ każda rzecz, która ma miejsce w Twoim życiu, a która Cię porusza w jakikolwiek sposób, dotyczy Twojej przeszłości. Tylko i wyłącznie. No chyba, że Cię nic nie porusza i jesteś oazą spokoju. Dziękuję Ci za to, że oglądałeś mnie, że byłeś ze mną. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz w komentarzu. Jeżeli interesuje Cię ten warsztat, tutaj pod spodem znajdziesz link do tego warsztatu. Ruszamy już we wtorek, 19 stycznia. Do poniedziałku masz możliwość wejść do tego warsztatu w niesamowicie niskiej cenie i dodatkowo otrzymać dostęp do jednego tak naprawdę z najmocniejszych warsztatów, jakie zapoczątkowały moją pracę z energią, moją pracę z prawem przyciągania, ze zmianą przekonań. Jest to warsztat o obfitości wszechświata, który kosztuje $328. Ty go dostajesz ode mnie za darmo. To są cztery tygodnie mocnej, intensywnej pracy. Tak naprawdę w niesamowicie atrakcyjnej cenie masz możliwość otrzymania 2 naprawdę potężnych warsztatów, które razem siebie uzupełniają i pozwolą Ci wskoczyć na zupełnie inną przestrzeń swojego życia. Czekam na Ciebie z niecierpliwością. Do zobaczenia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa, pa.